Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja MC, a oto przed wami Friday Night Funkin HD. Jest to modyfikacja, która prowadza HD do Friday Night Funkin, czyli krótko mówiąc, pozbawiamy się pikseli i mamy faktyczne, normalne postacie. Panie i panowie, ten mod jest wulgarny, 18+, jeżeli widzieliście go wcześniej, albo jesteście widzieć takie rzeczy, to nie oglądajcie. Ale my zaczniemy sobie, panie i panowie, ustawiając sobie klawisze ASIKL, także będzie fajnie, mi się wydaje. No i co? Story mode i oczywiście będziemy grać na Obscure. Nie oczywiście, ale będziemy grać razem na Obscure, ponieważ zobaczymy, czy będzie inaczej niż z Karim. I w ogóle zobaczcie tutorial, zobaczcie score tego. Czy to wam coś przypomina? Tak, jest to dokładny score, który uzyskałem na Kapim. Po prostu nie usuwam gier, modyfikacji, które pobrałem i zbogowało się w ten sposób, ale okej. Okay. Zacznijmy od tutorialu, mamy 5 tygodni i tutorial i chyba jeszcze potem randkę z dziewczyną. Także może być bardzo interesująco. Ogólnie przez całą grę, ja się pozwolę ustawić. Co tu się dzieje? Snuka Stank, tutaj no tak. Popatrzmy, jest zatem press space. Okej. Okay. Czy ja cały dialog pominąłem teraz? What are you so afraid of? I just wanna, you know, not mess up in front of you. It'll be so lame. I don't think you'll mess up. And if you do, then who cares? You're gonna fail before you succeed. Come on, I'll show you. 3, 2, 1, go! I przez całą tę modyfikację wracamy do starych piosenek. I to będzie fajne. A mam down scroll. Wszystkie ustawienia, które miałem z Kapiego i ogólnie, zostały tutaj. Alright, w porządku. Co mam powiedzieć? Easy. Right. Oprawa wizualna jest piękna, trzeba przyznać. Dziewczyna oczywiście, ona ma... ma dużo ekspresji w sobie. I boyfriend też bardzo ładnie wygląda. Chcemy zrobić tutaj na hardzie bez żadnych pomyłek. To wygląda prześlicznie, naprawdę cała ta obrona wizualna, super. 168 FPS-ów, Jesus. No halo, przecież dobrze klikałem. Nieważne, zero wymówek. No i skoro mam teraz taki jak miałem, nic się jest wideo, okej. Daddy Dearest. Lecimy w takim razie, zobaczmy co tutaj będzie, panie i panowie. Girlfriend, it's time to come home. Your second dinner is gonna get cold. Who is this? Well, he's... The name's... XML, boyfriend XML. I'm an up-and-coming rapper who wants to touch on every music genre. And to extend, your daughter. Chcę dotknąć również twoje dziewczyny. Boyfriend, what? Pewnie cyski wyskoczyły, swoją drogą. I'll tell you right now, boy. If you wanna get with my daughter, you're gonna beat my ass first. To brzmi dziwnie. Wait, dad! That's bad! I'll suplex ya, old man. You ain't ready for this problem. And after I fuck you up, I'm gonna fuck up your daughters... in a singing battle. Oh. Well, in that case, I'm one of the hottest rappers out right now. I'll help you get with the times, then I'm gonna smooch this time, hehehe. Ain't that right, baby? Why won't you guys just calm down? You've got some nerve trying to swoon my little girl while I'm right here. Put your mic when your rap ear is, boy. Alright, don't go too hard, you might get an aneurysm. Okej, okay. On wygląda niesamowicie. Cały temat wygląda niesamowicie. Swoją drogą. Nie, nie trzeba, trzeba trzymać czy klikać. Drugi raz. Oh well. Tak super jest, tak do tych oryginalnych piosenek, wiecie, to jest niesamowite. Ja uwielbiam stare piosenki, nie wiem jak wy. Ten film będzie długi, także przyszykujcie się. Nice!
Yeah, boy! Nie mam co mówić. Każdy za tę piosenkę, każdy wie jak to leci. I kolejne są pozmieniane. Teraz ma język na wierzchu. Daddy. Nice! To tak pięknie wygląda, mój Boże. Nie mogę się napatrzeć. Nie ma Tankmana jeszcze oczywiście, Hada, ale to będzie niesamowite. Jak będzie Tankman. Nice. Jeden miss, no bo na samym początku. You know what? That was a lot less scary than I imagined it would be. It was just baby time music. I thought someone as puny as him would only be able to handle that. Now comes the real test. You're gonna show me just how bad you want my baby girl. Oh no, daddy, please, don't... do something rash. Don't worry, doll. This is all for practice. Hit me with anything, geezer. Alright. You said you were a rapper, right? Well, actually, I'm with and killer both Biggie and Tupac. Zabił... Aha, czyli trzymałeś sztamę z nimi i potem zabiłeś i Biggiego i Tupaka, czyli ty ich zastrzeliłeś, tak? O nie. Let me show you what they've taught me before I made their lives forfeit. Okej. No czego cię nauczyli? Wstaje piosenki? Whip it. Ej, come on! Accuracy is the process, hell yeah! Hell yeah! O mój Boże! Jak ja lubię te stare piosenki! Mój Boże! Na przykład nie lubiłem tatuśka grać nigdy. Bo ta piosenka tak się dłuży pierwsza i tak się ciągnie długo. Jest tak prosta. Druga i trzecia jest właśnie fajne, są właśnie fajne. I fajnie się je gra. A ta pierwsza jest taka meh. To jest totalna rozgrzewka, żeby powiedzieć, że okej, okay, zaczynasz już prawdziwą kampanię normalną, nie tutorial. Wczuj się w rytm i przygotuj się, no nie? Bardzo lubię jak właśnie gry tego typu zaczynają powoli i potem was uczą, uczą i uczą. Przykładem bardzo dobrym jest Geometry Dash. Przykładem bardzo złym jest Super Hexagon. Miałem mieć 100%! Już to trzeba być! Co ty zrobiłeś? A i przy okazji mam wyłączony Ghost Tapping, także jeżeli coś spierdolę, to coś spierdolę. Ha! That also wasn't as intense as I thought it would be. Motherfucker! You persistent little shit! Huh? What you gonna do now, pups? The crowd's getting bigger. They want a show. I say we give them one. However, you are looking mighty tired. Same could be said for you, Bo. But I'm about to make mincemeat out of you. Let's give the crowd something to scream about. Okej, lecimy. Kogo tu na dole mamy w ogóle? Tych nie poznaję, a powinienem w sumie. Ta dziewczyna chyba z uszami, nietoperza, coś mi mówi? O, tu jest Witty! O! Okej. Pamiętacie jak nie mogłem tego przejść kiedyś? Pierwszy odcinek Spiedają Faki na moim kanale? Mój Boże! Stare dzieje, co? Jak ktoś mi powie, że nie możesz się nauczyć grać w top grę, to ja call bullshit on that. Każdy się może nauczyć. Jeżeli ja się nauczyłem, to każdy może, naprawdę. Dacie radę. Ups. A szybki byłem. Paluszki jeszcze mam sprawdę. Dobrze, come on, daddy! I każdy młody okuniak zaczyna się w jego gracie, trzeba go wyczuć. I to jest ciężkie. Szczególnie, że tam więcej FPS-ów mam na Capim. Na Capim miałem 64. Tu mam 168, także jest inaczej.
Tatusiek. Pum! Ho. Pokitane spację, przepraszam. Przepraszam, pokitane spację. I am so sorry. Przepraszam, zapominałem. Wybaczcie mi. Kontynuujmy po prostu tydzień drugi. Pojąbało mi się spacja z NTM. I am so sorry. Babe, I know that haunted houses are intended to be eerie and shit, but nah, this place is whack. I hate it here. What are you so afraid of? I'm here by your side. No one's gonna hurt you. But I've been hurt. I got jumpscared so much my scrolls losing control of itself. Scrolls to jest... To co macie na dole, tam gdzie są jaja, także edukacja z Mateuszem. I'm sure there's a bathroom around here so you can fix yourself up. O to chodzi, kto mówię. Do you two dolls have any idea where a bathroom may be? Upstairs! First door to the right! Nie będę mieć głosu pampa, bardziej mi wychodzi skitter, bardziej mi wychodzi pump. Ah, okay, thank you! Wait, what the fuck? You are informed that you are a precious candy! Said your girlfriend? Girlfriend chciałem powiedzieć. So we'll be taking you now as a treat! Not so fast, you guys ain't earned her like I did. She's all mine. Maybe. Unless you guys can beat me in a sing-off, then you can have her. Bitch! Bitch! That's a good deal. It's a good deal, ain't it? It sounds so fun! Let's go for it, friend! Chyba mi trochę wychodzi ten głos. O, lecimy te piosenki dwie i potem Monster oczywiście. Skit i Pam, come on guys. Kiedyś miałem was przejść w ogóle w pierwszym odcinku. To był drugi, pierwszy to był. Gdyby cię byli przerazem już. Come on guys. Lepiej się gra na AS i KL, bo faktycznie możecie tak robić palcami. A jak gram w ten sposób, to nie mogę. Nice, czuję się ogólnie, że faktycznie gram w tym grę lepiej, nie? A nie grałem tych piosenek... ...mówionych mega długo, więc... ...to coś znaczy chyba, nie? To jest ogólnie test moich umiejętności, jak mi faktycznie idzie w tych oryginalnych piosenkach. I że oczy mi się świecą, to i tak zajebiście wyglądają. No i wyglądałem lepiej niż normalny Spooky Month, naprawdę. Przynajmniej ja tak uważam. Jeszcze nie mam takiego idealnego wyczucia w tym modzie. Czasami gram za szybko, czasami za późno. Najczęściej za szybko. Bo jestem szybszy myślami niż... gra. Nice. 5997%. Nice. Dobrze. Ente. Pamiętać o enterze. Raw as fuck. I totally aced that. It was hard as shit, but I aced it. I almost died many times during it, but I'm still kicking. How are you feeling towards this little dude's hun? They're cute and all, but I really think it's too scary here. We should leave. What? Can handle like, the dark atmosphere? No, I can handle that and these two freaks of nature. If anything, it's a thunder for me. Thunder. Thunder. Oh, no, I'm sorry. Oh, come on! Don't leave so soon, friend! It's Spooky Month barely even started! Nie wiem, super skida, Boże. Spooky Month? You don't know about a Spooky Month? No, please, enlighten us! Well, it's when you enjoy, you know, spooky things. Dobra, nie umiem teraz głosu pampa, no ale trudno. Eating spooky candies, discovering spooky monsters. And doing the spooky dance! Is that what you guys were doing while you were singing? I kinda wanna try it too, honestly. We can teach you, gringo. Please cue the next song, senora girlfriend. 3, 2, 1, go! Spooky meal.
O, to mi trochę wyszło. Spooky Bill. Oh yeah, I was forgot. O Boże. O, moja ulubiona piosenka. W drugim tygodniu oczywiście. Uwielbiam. Pomyliła mi się góra z dołem. Ups. A boyfriend też robi spooky dance. Niesamowite, wow. Nice. Wysoka jest trudniejsza oczywiście niż pierwsza. Tak, to jest moja wymówka, żeby to miał pewnie więcej bisów niż na pierwszej. Zdecydowanie. Powiem wam, że pojedynek z Tricky schartował mnie w tą grę, przysięgam. Musiałem tak się tak skupiać, że masakra. Udało mi się przejść Hellclown na normalu. Ale na hardzie... No way. Dalej próbuję, dalej się staram, ale chyba nigdy nie przejdę tylko na normalu. Na hardzie przejdzie, na normalu już przeszedłem. Mega ciężko, u Tricky jest. Mega ciężko, niesamowicie ciężko. O-o. Jaki głos mu zajmuje, taki... Yes, it's time, you better plug in our unite lights. Daj mu taki operowy głos może. Wait, huh? Where's the little monster kids? Girlfriend? Why is it so dark now and... What's this presence I feel? You ask too many questions, big fella. Just chill and hang out with a new pal, okay? Who the hell are you? Tell me what you did to them. I just wanted some talent time with you. Is that so wrong? I'm dying to have a little singing battle with you. For what reason? What will you gain from this if I lose? Don't know, but it's gonna be fun. Let's get to singing, shall we? Dobra, ja piosenek Monster ja nie lubię, ale... Well? Są zbyt creepy, może wszędzie krwiący skaczy czymś. Nie wiem, czy to jest krew faktycznie, ale wygląda paskudnie. Guess it's time you put a plug in the unite lights. Speak rhymes, you wanna kill us, better think twice. What's so deep but you dark and dark? Think you soar? Did I still hear the bad at the show? Never before. Nie pamiętam jak to było w tym Freak Video. I'm gonna eat your girlfriend. Nie, nawet tu nie ma faktycznie. Ach, te double u niego. On nas uczy dubli jako pierwszy. Bardzo fajnie, że już na drugim tygodniu się uczymy dubli. Ło! Secret meatbox. Jak nie wiem tej piosenki, jest tak dziwnie szczartowana. Widzę, będę pan jakby ty pierwszy skin. No Boże. You meet your friend. You got no friends. Because you threaten them. Do it tonight. Don't yell off. Give out your blood to him. Look at you. Nie pamiętam, jak to było. Therapy would set you right. O Boże. You're just a little snack. And so is your girlfriend. Me and my girlfriend. Nie pamiętam jak to było, god damn it. Then I'm gonna tear your eyes out.
Ach, te double, przerąbane. Bo tak łatwo się pogubić, nie? Jak to kliknąć? To niesamowite. Main dungeon. Jesus. Would you give a study to break when I'm not Satan? Nice. Ooh, yeah. Nie poszło źle, nie poszło najgorzej. Panie Monster? Are you okay? Huh? What? What even? Are you okay, friend? You blacked out, probably from too much spooky dancing. No, I... What? You guys didn't see that thing? What are you talking about? What are you on about? I must be going mad. Either way, we're done here. No more. It was fun, but I guess, but my bowels are getting irritable. By the way, what were you two's names? I'm Skid! I'm Bump. And we're the Spooky Kids! Aww, I changed my mind. They're so cute. Hope we have kids as ambitious as them one day. The more I gotta do shit like this, the less fertile I become. Im więcej tego typu gówna będę robił, tym mniej płodny się staje. But it's cool! We can do it for the culture, and then sex. Let's get going, lady! Czyli to właśnie na sek. Okej, to zostało rozwalone. Na taki wynik, jak widzicie. To mi się wydaje, że taki wynik. I teraz mamy Pico. Okej. Okay. Sprawdźmy, co u Pico słychać. Oh shit. It's a date. This feels so pretty. Almost as pretty as you. You're awfully corny. I like it. Also, your head's really low. Oh shit, my bad. Move it lower. Okay. Oh, it's like that, huh? Well, come here, babe. O nie, jaki głos Pico zrobić? I knew I'd find you here, you little shit. Pico? Of all people? Huh? Why are you free? What's going on? How does boyfriend know you? What did I do now, man? Nothing to me. But Pops coughed up the dough. And you know me. Bringing your guns along with you, huh? No, but yeah, but you just keep going off. You were one liter away from getting lit up like a suburb in December. Hey, you know who I am, fat ass skank. Boże. I bring my boys with me wherever I go, no matter the difficulty of the task. Boy and girl. Próbuję zrobić taki japoński głos, erotycki. Boy and girl. Fuck up. Back up. Okay. Anyway, as the weirdest motherfucker on the rooftop was saying, jobs like this have been scarce, so let me play with my foot a little. Hey fatty, lay down a beat. If we jump, you'll live. And if it's trash, you get it marked. Okej. Okay. Jeżeli nie wiecie, te dwie postacie, ta czarna i ta azetycka, to są postacie z Pico skóry i wielu gier z Pico. Oni się znają bardzo długi czas. Nie pamiętam ich nazw niestety. Imion w sumie nie nazwy. Nie pamiętam. Pico oczywiście z Pico skóry, mówiłem to w moim odcinku, także... Czy właśnie przed chwilą pociąg, który przejeżdża, wytłumił mi beat? Jeżeli tak, to jest zajebisty detal. Jeżeli pamiętam, ta azjatycka dziewczyna, ona popełniała hayakiri ogólnie, bardzo często. Zabijała się sama, non-stop. Więc, ciekawe. Pamiętam, była taka gra, gdzie były a la Wormsy, właśnie w 2D. Gdzie jedną z jej umiejętności właśnie... Nie widzę piosenki u Pico tej pierwszej. Nie potrafię sobie jeszcze trzymać w głowie. Właśnie jedną z jej umiejętności było harakiri.
Okej, nie poszło źle. Nice. Rozwalone. 10 minut tylko. Hamuj, jak na tej pierwszej piosence, szczerze. Okej, cool. I don't hate you. Wait, hold on. You mentioned pops a minute ago. Who is that? It was time about your pops, Charlie. Wait, huh? Wait, so you guys are related? Come on, man. Let me spell out for you, dumbass. You are blood money to me. You guys that hired me to take you out. Wait, to like dinner or... Let me finish, damn! He hired me to kill you. Said you embarrass him, but he won't tell me what for. All I did was outwrap him like the sexy beast I am. That's pretty as hell in hindsight. Petty as hell in hindsight. But money is money. And murder fucking rocks. Alright, next song. Sam się udać taki głos. Mniej więcej taki jak był właśnie w tym lyric video. Lyric video. Ale ciężko. Piko zrobić głos. Był pewnie to Auto City, z tego pamiętam. Był bardzo fajny. Myślałem, żeby tak zrobić do tego filmu, ale nie będę się męczył wydatowaniem, bo dodałem to 5 godzin. Mam mój piękny głos. You're welcome. Jak sobie myślę, że muszę Milfa znowu przejść, to mnie dżyzda. Kliknąłem 2 razy zamiast 3 razy tam. Dlatego pominę tu jedną tą. No to shit. Piko, jesteś małe piwo staje, to jesteś teraz nic. Widziałeś Tricky? Jak grałem? Chłopie, to jesteś nikim teraz. Proszę cię staje, wypadł mnie stąd. Już, momentalnie. Easy style. Nie masz podejścia, style, naprawdę. No to teraz fajna, trzeba przyznać. Hahaha, 3 misy tylko, wow. Ja tutaj robię jakieś rekordy, naprawdę. Nie dowierzam pomału. Okej, znowu głosy, nie mam picia. Zajebiście. Okej. The beat was hard, but now I'm losing. So now you're gonna be losing your life. Fuck both of you. You said that you'd spare us if our songs were hit. You're a bitch! Don't care, change my mind, suck me. This is so annoying. Why are white people like this? Okay. He hasn't changed a bit since we stopped dating. Since you... what? What the... You can't just go around casually mentioning that you... What? Gays? What the fuck? I gotta get out of here! Wait, Nene! Nene, były imię. And that's ten. O, zajebiste nawiązanie! Zajebiste nawiązanie, bo chyba, jeżeli się nie mylę, Nene w całej serii, gdzie ogólnie była z Pico i tak dalej, umarła 9 razy i to był chyba 10. Na to by wychodziło. Jeżeli źle mówię, poprawcie mnie w komentarzach, ale chyba o to chodzi. You fool. Nene was extremely homophobic. You knew that. So then why would you do this? XML, that's the last straw. I'm down a goon, yet my clips still fall. Funny how that works. Never shoot no one and yet someone's dead. But it isn't my target. I think we should fix that. To będzie strzelał do nas, czy jak? Bo on na pewno chce nas zabić. Pan Johnny nie jest zadowolony w tle. Boję się, Jezus. Okej.
takim razie na piku mamy teraz expurgation. Cool. Okej, okay, skip dialog. Okej, okay, czyli nie mogę tego pomijać. Chciałem to górę zamiast na dół w ogóle teraz, więc... Okej, czyli ja nie mogę tego pomijać? Cool. No to mamy expurgation w takim razie, od Tricky. Dobra. Próbujmy. A tak, bo ja schyliłem się przed strzałem. Clever. Clever. Ja się teraz muszę skupić. Nie chcę umrzeć. Dajcie mi się skupić, Jezus Maria. To jest najbliższa mechanika ogólnie. O, Jezus Maria. O! To jest kurwiel. Ja pomijam niektóre te w pewnym momencie po prostu. Żeby się schylić przed tym. Oh! Kurwa! Fuck! Co za skurwiel, jeszcze raz. Wow! Że na piko umrzeć? Nie. Nie ma takiej możliwości. Piko, już co nowa być z tym z twoim karabinem pieprzonym? O nie, kolego. O nie! Próbuję się zamknąć bardziej i się skupić faktycznie na tym. O, wydaje mi się, że on nas zabije, jak mamy... Mało mi dość zabrać, tylko mamy wcześniej na samym początku. Pół HP to nas zabija z jednym strzałem, więc trzeba uważać. I trochę możemy przeżyć na początku. Ja to jeszcze nabujemy życia. Chyba to będzie leciało, nie? Aaaa, dziad jeden. Będzie zobaczyć, że się tam napinam, nie? Jak ten strzałek specjalny. Jesus Christ. Za wcześnie. Jezus Maria. Boję się strasznie, naprawdę. Nie mogę sobie wybrać, jak przeżyłem, to jest expurgation, naprawdę. Ale chyba w ten sposób, jeszcze bardziej nawet. Bo tam się od tych specjalnych strzałek roi. Wow! Okej, okay, 4 bicy tylko. Wow! To było najcięższe wszystkiego na razie, zdecydowanie. Na końcu jeszcze będzie? Nie było, okej. Okay. Okej, okay, I'm tired of playing fair. I'm actually just finna kill you. Nienawidzę słowa fina. Nie, po prostu nienawidzę. Fuck the money, I just want you gone. Klik, klik. Co, nie masz amunicji? You gotta be pulling my nuts here. Whatever, let's throw hands. Not so fast. Eh? You belong to the dearest family now. Shimmy's away. Yeah, so turns out I'm not adopted. Just promise you won't tell anyone, okay? Bad. Czy ja po prostu to zniknęła go, czy co ona z nim zrobiła? Boże święte, to mam właśnie date week, week 5, week 4. Tu jest MILF. I fucking hate this song. Jezus Maria, okej. Okay. Week 4. Mommy must murder. Zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie. Hey boyfriend, they play my mama's song on the radio. You vibing with it? Yeah, I'm rocking with it. You know, girlfriend, I don't think I've ever been with someone who makes me as happy as you do. It's so nice having someone as clingy as me by my side. I wouldn't say I'm clingy, but I'm here to see you kick ass and not die. What's with the face? It's the truth. Right. Speaking of relationships, what did you do to Pico a few weeks ago? 1 week ago, to be honest. Ale wiadomo, że tylko nie są pokłada chronologicznie, więc... Jeśli chodzi o fabułę, więc no. Oh, him! Well, you know the Shadow Realm from Yu-Gi-Oh? It's essentially like that. He isn't suffering on anything, but he belongs to us. Me specifically.
Alright, that's real sus. Why are you having another man around all the time, huh? Ooh, ktoś jest zazdrosny. Are you dense? Why are you jumping to conclusions all defensively? I might have him around all the time, but he isn't even able to interact with me unless I say so. None of this seems right to me. The last couple of things you just said makes me doubt your feelings for me. Tak nie jest w stanie nic mi zrobić, jeżeli go to poproszę. Pfety, wszystko. No wszędzie czarne na rękach, widzieliście przed chwilą tutaj chyba. No, to nie brzmi dobrze, na pewno. Come on now! Even if we've only been dating for less than 3 months, that doesn't mean shit! You say that I don't mean shit? No, you're being annoying and that's not even what I meant! Wait, did you hear that? Don't waste your time. Don't waste your time believing her. What the? Who's there? Also, you're grounded, member. Your father and I own that ginger now. You can't use him. Mama? It's me, honey. I'm crushing this party. That's your mom? Yeah, don't get any ideas! Silence, Gearest! Bottomless Bubbles Ivan Michael! Ma'am? Yes, ma'am? Make sure she doesn't get away or compromise this situation. Aye! Sorry to crush y'all's date, but her invitation ain't over yet, boy. You said you were staying out of this, mother. I was. Then Gnomeo over here decided to embarrass my schnookums in front of his fans. You wouldn't believe how much he sobbed in my arms the night it happened. Tell me your name, boy. Boyfriend. My name's Boyfriend, like... Boyfriend. That's the dumbest name I've ever heard of. Anyway, his name's Mommy Mearest. After this, though, the only thing you'll be calling me is Mommy. You're funny. I like you, lady. What's going on? Is she... She's trying to seduce my boyfriend. Isn't she? Whatever. I know boyfriend's heart is in the right place. He's not going to fall for it. Then again, I made him really upset with me. It might make it easier for him to succumb to her charms. Whatever! I always put my trust in you, boyfriend. And I keep doing it. Prove me wrong. Znaczy, mama chce... uwieść boyfrienda, krótko mówiąc. Dziewczyna się martwi o to, że boyfriend na nią poleci. Jakiś tam billboard, nie widziałem, co był za billboard. Też wygląda zajebiście. Castello to był! Dobrze widziałem? Ej, serio się porębrzyłem w tą grę. Aż mi się fajnie gra, mój Boże. Tam był Castello, prawda? Ale jest po prostu demon. Bo się skupiam i boli tak, nie skupiam się na tym, co się dzieje. Ten sam poleciał, okej. Nie patrzę, co ona robi, tylko patrzę na billboardy! Mnie to gubi! Shit! Co to był za billboard? Nienawidzę Mommy Mearest, Boże! Bez takich rzeczy były dziwne, tak? W sensie, no tak blu. A, na przykład teraz. Oczywiście jest ultra dużo guziku do kliknięcia na raz, nie? Albo w małym ustępie czasu bardzo. Tam była tricky! To widziałem! Prawda? Tam była tricky. Powiedz mi, że tam była tricky. Tam była tricky, tam musiała być tricky. Powiedz mi, że była tricky. Jest Castello. Siemanko. Okej. Okay. W porządku. Good evening, beautiful people. Hi. Breaking! Stupid fucking kid on stupid fucking gun with stupid fucking girls! This is KOL News Network with an update on the unusual high-speed chase unfolding along Route 76. 76. Two of the persons atop the involved matte black limos have been identified as ex-pop star Mommy Mearest. That's a fucking stupid name. And her daughter, with a number of other persons assumed to be affiliates and entourage.
Whatever the case, the road there is known to be littered with low-hanging streetlights, so caution is advised. Okay. Seriously, who the fuck put those there? Those got 12-mile stretch with no light behind them. More on this high-speed action soon. Was I supposed to say that? No? I don't give a shit, dude. Not bad, boy. Not bad at all. This shit is too much. I see where those apps come from now. Why are you staring so hard for, boy? You want me? As if. You weird as hell, man. Why is it so hard for you and that to be normal? Crashing my dates, trapping people in televisions. Oh, the senpai. Causing someone to smoke themselves from the sheer dread of having to deal with you guys. It's so annoying! Mrs. Girlfriend, please calm down, sugar. Your parents know what's best for you. Just chill it. And bring the simps. Simps along. You're the worst. Your boyfriend doesn't seem to think so. Look at how he's panting. Just from being in my presence. Tell me, boyfriend, what is it that you like the most about me? Is it my scent? The way my beautiful long curly hair? Or perhaps something else has your eye? Can we go on the next song, please? Why are you dodging the question, you man whore? I'm losing him. It's so quick, but am I really losing him? It can't end like this. Boyfriend's gonna remember what he's doing this for. Remember, boyfriends, there's a huge difference between a woman and a little girl. Perhaps this next one can show you what the former can do. Alright. To jest Satin Panties? Że pamiętam? Try pressing space next time. Nie wiedziałem, o co chodzi. Ale teraz wiem. O mój Boże. A, takie rzeczy, okej. Okay. O Boże, co? Poważnie w trakcie tego... Okej, okay, ja się muszę skupić mega teraz. Are you serious? To będzie cięższe niż Pico. To będzie znacznie cięższe niż Pico. Co za streetlight, mój Boże. Nie w trakcie śpiewania, proszę. Czy może nie może stać w trakcie śpiewania? Jeżeli tak, to spoko, to easy. A jeżeli może, to będę w dupie. Hardo. Dobrze. Shit. Streetlight. Nie mówię, to była tricky, że nie wygląda jak tricky teraz, na tym boardzie. O, nie, tego nie ogarniałem! Ta była tricky, okej. Okay. Dobrze widziałem. Mit będzie tragiczny, naprawdę. O, senpai tam był? ...24 misy, fucking hell. Okej, okay, nie było źle z tym słupem. Okej, okay, tylko jedna pomyłka z tym słupem jest po mnie, także muszę uważać. Skąd więc? Okej, okay, czy będą całe wiadomości? Bo mi się podobały te wiadomości bardzo. Tak! An anonymous tip sent into the newsroom just moments ago has identified the short, blue-haired youth accompanying the dearest family members and associates atop the speeding limos as boyfriend.xml. Boyfriend.xml. XML to jest skrót plikowy i po prostu tak go nazywają, że... skrótem plikowym? The up-and-coming rapper who made headlines after defeating Mira's husband, ex-rockstar Daddy Dearest, in a series of performance arts showdowns. Tak było. Okay, that's enough, Mrs. Mearest. I've had enough.
What's the matter, boo? Are you losing focus from seeing me move so gracefully? But you got so many nasty thoughts in your head right now. Going on right now. You want me so bad, don't you? That's it. I think he's gone. There's no way he doesn't want her after that. It always works on horny men. Horny men. But he can't just go on and lust for her. She just wants to snag his soul. If you were to leave me, I at least want the ability to find solace in your assured safety. Damn it, he's going to leave me now. It's all because of that stupid argument, it's all my fault. Just shut the fuck up! Huh? Excuse me? I'm sick of hearing you speak. You're fucking weird. The way you talk to me makes me feel so infantilized. Okay? And have you considered the fact you're speaking on a turn about your own daughter? All just to impress me, a random? It makes me so furious. How could you ever say some foul shit like that about her? I love your daughter. I only love your daughter. I won't lie. I do find you attractive. You are pretty and your voice is nice and you smell good. But I wouldn't make even be fawning over you if I wasn't so mad at girlfriend. I just got really hurt when you told me you were clingy. And that you only stuck around so much to keep me from dying. And that Pico thing. I just feel really insecure about him always being able to be with you. It should be me. I only told you that to try and reassure you that I wouldn't let anything hurt you. And that I'm your number one cheerleader. I'm sorry that it came off the way it did. I have so much faith in you because you're just so cool, okay? It's one thing to be a powerful demon with a stupid amount of confidence, but it's another to be a mere mortal with the feeling of invincibility. That's you, boyfriend! No matter what's been thrown at you, you've pulled through you with confidence. Whatever it's having to face my demon parents, literal monster kids, and being shot at, you've shown nothing but resilience. I wish I was smaller so I could know how it feels to have your life on the line every day you wake up. I love you, boyfriend. I feel like we were so separate. We'd actually die. I need you. You feel it too then. This feeling like our souls are inseparable in a sense. It's really fitting for how corny we are. I'm really sorry too, girlfriend. You got no idea how grateful I am for you. I'm glad we can get this shit out of the way. Oh, this feeling. Huh? Oh dear God, Daddy Ann made me feel like this for so long. Mama? But you, boyfriend, you're a whole different breed. A man who knows how to put a bitch like me in her place, okay? And shows love to his own girl after some Trump dissed her. It's the bare minimum doll, but you're just too perfect. I'll tell you this, boyfriend, if you lose this, your soul is mine for all eternity. You'll never see girlfriend ever again. I'll use you for whatever the hell I want. I might even make you into an imp. Wait, stop it before, being demon? You can't refuse this offer either. I'll just eviscerate you right here and now. Shit, girlfriend, this might not end too well. Now that's not like you. To just give in so quickly. Kick my arm's ass for me, okay? Okay, for you, baby. Boys, this might very well be our last jam together under Mrs. Mirrors. Go to the next song with the reminder that you are all brothers to me. I love you all equally. Let's just hope she won't use this beautiful, eviscerating agony machine. By the way, baby, I don't want this to be boring. However, I wanna be the one who takes you to your grave. I can't let reckless driving do it. So dance for me, baby. Maintain your balance, just like my imps. Cause this shit finna get nutty! Oraz teraz, mega poniecona, widzicie jej twarz? Trzyma się za piersi. Nie mam pytań. Ale teraz, panie i panowie, tańczymy jak impy. I musimy omijać... Ciony.
Okej. Okay. Połączenie Milfa i tego wszystkiego to będzie kurwa ciężkie. To będzie ultra ciężkie. Holy shit, okej. Okay. Musimy się skupić teraz. Zero mówienia. Czy ja nie mogę kreć strzałek obok tego? To komplikuje sprawę. To bardzo komplikuje sprawę. O mój Boże. Ale zakładam, że chyba o to chodzi, wiecie? Sprawdźmy. Czy będę miał miss? Ja mam to klikać, bo inaczej tego nie kiedy to umnę. Okej, okay, czyli muszę to klikać, to jest jak piko. Myślałem, że... Czy ja tu nie kliknę tylko wcześniej? Okej, okay, czyli dół góra jest start. Okej. Okay. Got it, damy radę. Dobra, ja się muszę skupić na tych błyskawicach pieprzonych. Jeszcze je tak... Je widać gorzej niż te znaki ostrzegawcze od Pico, więc... Oh, we might be here for a while, folks. Tak, siądźcie, zreaksujcie się, bo możemy być tutaj całkiem długo. Ty nawet nie jest żart. Będę pomijał, nie? Będę pomijał. Naprawdę. Fucking hell! Te impy spadły, czy mi się wydawało? Pieprzony milf, masakra jakaś. Nie ma takiej możliwości. Come on, let's go, come on. Co w końcu zrobię, chociaż dobrze. Jakkolwiek. Nie. Tylko 7 bisów, ale na spamieniu, więc. Kurwa no! Okej, okay. Zero mówienia, full skupienie. Jesus. I don't care, że miałem misy. I don't fucking care. Cwaniora. Boże. End this, please. Please end. Cwaniora. Nie ma. Yes. Boyfriend, that was amazing. I'm so exhilarated.
You sapped me out of You sapped me of all of my juices. Okay. From my mic, that is. I know you won, but can you please just come be a part of my collection? I don't want you, damn! I'm with your daughter because I love her. I love her the way she smells, how her voice sounds, how her hair flows in the wind. What are you saying? I'm saying I love fat bitches, mainly the one I'm with, but the others are cool too. Also, you just let those imps die. They had lives too. Those imps couldn't take the heat, so they got kicked out of the kitchen. But that I mean, by that I mean their limbs are strewn along the road. Oh, you two are perfect for each other. Whatever, you're gonna have them, girl. Mama! Even though you permanently damaged my view of you and made my ego plummet, I love you for this. You serious, ma? Yeah, you're kinda boring, actually. Welcome to the dearest family, hon. Welcome to the family, son. Let's say, in a month or so, you can come by for a haunted house tour. O mój Boże, to było ciężkie, ale teraz mamy week 5, mamy demona. To jest w wersji świątecznej Red Snow, Cocoa, Eggnog i Winter Horrorland. Tydzień ostatni, ale nie ostatnie trzy piosenki, bo jeszcze mamy Date Week i zobaczymy, co na tym Date Week będzie ciekawego. Hello, fucking country mile shoppers. We hope you're having a jolly evening here in the... welcome to the mall. Thank you for bringing your fucking kids. Can't wait to clean up after them. Be nice. It's not their fault you lost their other job. Oh no, don't worry. I most definitely did not want this shit. Though that shit. I just feel like you need to remember this. This is a happy time for everybody. Even if you gotta fake it. It'll be worth it when you make other people happy. Man, fuck other people. I love being a hateful motherfucker. Whatever though, I guess it ain't too bad. Only thing that could make me today worse is that blue-haired kid showing up. You have got to be shitting me. Bro! What am I getting for you first, boo? You aren't getting me anything yet. I should treat you this time around. I'm thinking of getting you a new coat. This one's a bit yikes. Huh? Boże, jak to odczytać? What did you do? Have you not seen the trim around the hood? What poor animal did they kill for that? Hey, well, you know what? He died for a greater good. Little homie added to the drip. Oh, babe, can we go visit Santa, please? You're like a toddler. I'm done though, let's go! 5 minutes later. I don't really know what I expected. Goddamn, on the holidays, man? Y'all can't leave us alone for the fucking holidays? Boże, jak ja mu głos dałem. You know you can do that. You know we can do that, boo. Your initiation might be over, but we like messing with you. It's hilarious how you can do a little to stop us too. Come on, bruh, we just wanted to talk to Santa. What'd he even do to y'all? Mommy and I to a concert guess. Correct guess. At your maturity and figured you'll want to see Santa. So, we prepared for your arrival. Now Santa Claus is at the end of a gun barrel. I'm guessing you guys want a rap battle boyfriend for Santa's life. Rap battle, huh? Boże, sorry. We're just carrying, ain't that right, baby blue? I don't know how to feel about pet names after the last time, man. Other than that, though, yeah. Let's have a damn good Christmas, then. No gimmicks this time around, boyfriend. Let's show you how the deer is born on Christmas. This is not how we bond on Christmas, let alone any time of year. O mój Boże, Zontan! Jest Witty, jest Pico u góry, jest Nejnej. Nie wiem, czy znamy jeszcze, chyba nie. Jest Seniopelo u góry.
Come on, klikałem dobrze. Sergio Pero, nie widzę jeszcze. Tego tuż nad fotelem. No nie? Tylko tak szkieleta? Nie jestem pewny. Ale Zontan znam. A za dobrze. Jest Witty oczywiście, bo prawie nie wiem, czy mówiłem. Hatsune Miku jest też na prawo. Ktoś tam jeszcze, za nie widzę dokładnie. Co ja powiem, dwa razy? Wit? Nice. Chyba każdą piosenkę miałem na 90%, nie? Accuracy. Nie, chyba oprócz Milfa, nie? Okej, skupienie teraz. Boże, mój mózg. Chwila. Prawie umarłem, Jesus! 87%. Czemu mi tak chujowo poszło? Nie mam pojęcia. Ale gorzej przelazłem. No, girlfriend masz ciekawy ubiór, powiem ci. Bardzo ciekawy. Cześć, Zontan. No, look at us! And we just have one big happy discombobulated... Ain't we just one big happy discombobulated family? All adorbs and shit. Now let me talk to Santa. You're not trying to spend some more time with us? I think this is a wonderful bonding experience. At the expense of others? Just look what you're doing to poor Santa. By the way, what makes you guys think I'm all jolly with you too now? At this point, I think you have some underlying reasons for attacking my boyfriend. You either want him dead or want him working for you, huh? You're too young to understand, hon. He's got a power that no man on earth could ever hope to possess. The fuck you mean? Just be rapping and singing and shit! That's the problem, boyfriend. All you do is rap and sing. Yet for some reason, it's so entrancing. You don't even know the weight of your powers. I don't know if it's that deep. Whatever you wanna believe it or not, you have and will continue to harm innocents. What's worse is that you'll never understand till it's too late. But hey, that's fine, sugar. Keep the blissful ignorance. I adore it. Wait. Until it's too late for what? Speaking of blissful, why don't we go back to our family bonding, girlfriend? Oh! Hey, Pico! Nene, come see this! Santa's finna get shot! Pico? Aren't you supposed to be in a pocket dimension or something? I'm not a pet, dumbass. I can still enjoy a Christmas evening at the mall. Now let's go peep this function, Nene. Fuck an accelerator! I could just fall faster! 11. 11. Shit! Can never go right with you white around. Alright, pups. Give me something more fast-paced this time. Last one was a sleeper. No problem, boo. Let's speed things up. Nie, ostatni nie był sleeper. Ostatnim pewnie padłem, więc... Muszę się bardziej skupić. Ja dogadam się dookoła po prostu. Nene zniknęła z góry po lewej. Został Pico u góry. Nie ma już Nene, widzicie? Tam był Pico i Nene, to jest sam Pico. Okej. Nie podoba mi się to bardzo. Co wymyślili w tym tygodniu? Boże, boję się. Boję się o tej piosenki. Ej! Ej, już klikam, halo! What the fuck? Przecież klikałem dobrze.
Może za szybko, nie wiem. Nice. Okej. Okay. Come on, Matt, Jezus. Nie klikaj za szybko. Nice, dobrze. Nice. Fuck you both. The lights went out! Hey yo, girlfriend, I think your lights use up some of the mall's electricity, haha! Girlfriend? Oh, kurwa! Oh, wow! You're enjoying the decorations, bud. Come on, talk to me, guy. You don't know how hard it was to kill that girl. She put up quite a fight. Too bad she wasn't able to stick around. Why, man? What did I ever do to you? Nothing to me. You were just in the wrong relationship at the wrong time. You. No tears. Head up, face me. Time to carol. Oh. One more thing. Watch out for gas. Co tu się odpierdala? Kurde, dziewczyna nie ma głowy. Girlfriend, znaczy boyfriend jest... Ma depresję totalną. Your skin is freezing. Don't let me help you take it off. Nie spodziewałem się tego, naprawdę. Watch out for gas, co to znaczy? Feasting with your friends, the perfect way to end all these lonely holidays, la 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 la. Jaka będzie jakaś scenka po tym? To mnie zabija, Boże. Co będzie jak padnę? Jego pasek idzie cały czas w dół. Zobaczcie. O, ja tego nie przejdę teraz. Shit! Muszę być perfekcyjny cały czas. Oh shit! O, w mordę, ja to przegram. Nie, 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 come on! Nie, 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 go up! Ale to jest skurwysyńska mechanika. Ale to jest długie jeszcze. Shit, mogę tu umrzeć. Umieram, umieram. Dobra, jeszcze nie umarłem. Come on, come on, come on! Wyścig z czasem! Shit, okej, okay, jeszcze raz, jeszcze... Nie, 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 wiedziałem. Nope, kasynki nie ma? Jest kasynka, muszę to wiedzieć za każdym razem, come on, man. Okej, okay. Muszę być perfekcyjny, ten pasek od razu leci w dół. O kurwa, jak to będzie ciężkie. Watch out for gas. Ale chwila, powiedział, że Geffert powiedziała, że jest nieśmiertelna, więc... Jak jest bezpośrednio ją zabił? To może się skupić. Cicho. Cisza. Totalna cisza teraz. Jest lepiej niż było, na pewno. Gorzej jest, że może być perfekcyjny cały czas. Bo są takie gry. To jest długie. Dobrze, takie przeciągane mogą być. 5 minut, fuck. To jest jeszcze wolna. Ketamina w tle tego typa. Mój Boże. Okej, okay, nie chcę umrzeć, come on, nie chcę umrzeć. Dziewczyna spadła. To się stało wcześniej, ja zastanawiam się tak tłupło. Jezus, boję się tego naprawdę.
Był ten Fed and fucking horror mocno, nie? To jest straszniejsze od tamtego. Jest nadzieję, że posunął się tak daleko, żeby faktycznie zrobić tą głowę taką prawdziwą, no nie? Jezu, kończ to! The hidden highway reduce your blood. Yes! Baby! Baby, what's wrong with you? Speak to me! I didn't want this to happen, but it makes our job a lot easier. Huh? Fuck. Oh my god, thank goodness. It happened again. I'm sorry, are you okay? Aww. What's going on? The lights weren't off for that long, babe. I saw him again. That monster. I saw him again. That monster. He cut your head off and it was on top of the Christmas tree. I was so scared you were gone. I missed you. I felt so weak that I couldn't do anything. Baby, nothing can kill me. Not even you. Whoever this monster is, if I ever catch him, I'm gonna fuck him off. Fucking off him. Sorry. Okay. How boring. You should have died so I could have snatched you for myself. No. You should have died so that we don't have to worry about him trying to kill us. Last I checked, I was the one who wore the pants in the relationship. Male wife. Okay. Can you believe that's gonna be us someday? Someday? That was us a few months ago. Let's get out of here. I'm trying to give you a white Christmas tonight. Sheesh, okay. Nie, to znaczy. White Christmas. Zakładam, że chodzi o... Eksperyment. No dobra, niech będzie. To było przerażające. Taka scenka. Holy fucking shit. Okej. Okay. Date week. Ostatnia nuta. Macie ponad godzinę Fed and Funkin do oglądania. Holy fucking shit. A ja jestem znowu cały brudny tego czarnego gówna. You enjoy interview? I paid a fat stack of money for this. It's from the mixtape money, I'm guessing. Why are you spending so much on me, hun? I gotta show some love for my girl. Plus, the whole drama with you, or mama, blew my name up like hella. People watching me dodge lamps and lasers made them think I was hot shit. Which I am. But you know, I'm proud of you, but you need to save your money. I don't need material things like this. I need to spoil you every now and then. It's the least I can do as a model. Besides, whenever I get cool with your folks, I'ma steal money from them often. You're really confident in getting on my parents' good side, huh? Why do you need to get them vocal cords in shape? My parents be going ham. Hold up. You're talking like me now? Stealing my flow bar for bar? Ooh. Either way, get those skills up, boy. Serenade me. What should I sing? Oh, I don't know, surprise me. Something spicy might fit this scenery. I got one! I don't remember anything. 3, 2, 1, date! 3, 2, 1, date! Ale są ubrani! O mój Boże, faktycznie to jest randka. Okej, zobaczmy. Tego nie widziałem, nie grałem, to jest coś nowego. Zobaczmy. Zaczynam! Okej. Okay. Jestem sam tutaj? Poczekaj, tak to spoko. Ale ładnie. Okej. Okay. Nie było źle. Było źle. Ups, oj. Przepraszam. Nie rzucaj mnie. Zafaszowanie. Psuję sobie nadanie, niedobrze. Ale to nie jest takie trudne wcale. Tylko klikam za szybko.
No, na przykład tutaj wpinam za szybko. Ale dziwne, jesteśmy sami. I to my też się musimy gasić, co widzimy, nie? Ale fajne, podoba mi się mega. Sypiania piosenka. To jest taki fajny setup na koniec odcinka. Gdyby nie fałszował, jeszcze byłoby super. To jest śliczne. Naprawdę. Nice. Super. Koniec czy jeszcze nie? Nie? To tak mistycznie brzmi. Nice. Ale to jest ładne, mój Boże, to brzmi jak pożegnanie, tak szczerze. Nie wiem czemu. Nice. Super. You don't have any special powers or anything, boyfriend. But I swear, every moment I spend with you feels like magic. Girlfriend, promise me you'll always be here for me. No matter how crazy shit starts getting, that you'll be by my side. You know I'm not going anywhere. You're my favorite. I value you too much. Favorite what? Don't worry about it, hun. Alright, i to jest, panie i panowie, na to wychodzi koniec! Kładam Funkin' HD. Poczekamy oczywiście, aż wyjdzie tydzień 6 i tydzień 7, jeżeli wyjdzie, miejmy nadzieję, że wyjdzie. Wtedy oczywiście dogram wam resztę, ale tu macie potężny materiał z Fedorem Funkin' do oglądania. Około godzina 20. Nie mam pojęcia, jak dokładnie wyjdzie, ale około godzina 20, także... Mam nadzieję, że nie przerażycie się długością, ale do... Sami widzicie, że no, jest trochę do oglądania tutaj, ale na razie cóż. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, najcześci, panie, zapraszam was na kolejne odcinki z Fedorem Funkin' na tym kanale. Trzymajcie się, pa pa!